No tak, na pewno ogromne emocje, a jeszcze większa ciekawość tego, co się tam wydarzy i jak to wszystko będzie wyglądać, bo są to moje pierwsze Igrzyska Olimpijskie. No właśnie, takie świeże doświadczenia, ale czy dopytywała Pani starsze koleżanek, które już były na Igrzyskach, jak to wygląda i czego można się spodziewać? No po części dopytywałam, może nie jeżeli chodzi o każdą kwestię, ale taka ciekawość mnie nachodziła, także były takie pytania. Jakie emocje Pani towarzyszą przed Igrzyskami w Soczi? No tak jak już powiedziałam, na pewno ogromna ciekawość. Jest to dla mnie zupełna nowość i nie wiem czego się tam mogę spodziewać. Nie tylko jeżeli chodzi o wyniki, ale też o całą atmosferę i przeżycia. No ale my oczekujemy sukcesów, krótko mówiąc. Co dla Pani będzie sukcesem? Takiego typowego celu nie mam wyznaczonego. Mam w głowie na pewno jakieś tam miejsca, które będą mnie satysfakcjonowały, ale zostawię to dla siebie. Jeżeli uda mi się to zrealizować, to będę może wtedy mówiła po igrzyskach. Ale zawsze jest tak, kiedy zdobywa się medal Mistrzostw Świata w każdej konkurencji, w każdej dyscyplinie, no to te oczekiwania rosną, jeśli chodzi o kibiców, dziennikarzy, media i chyba o samą siebie. No tak, na pewno medal dał mi dużo motywacji, a zdaję sobie z tego sprawę, że oczekiwania wobec mnie w stosunku do mnie od kibiców są ogromne i na pewno dużo osób na mnie liczy poprzez to, że w ubiegłym roku zdobyłam medal. Czy w Soczi jest do powtórzenia taki wynik? Zobaczymy za kilka dni.